Proszę Państwa, będą dyskutować bez końca i po prostu chcieli być mądrymi, stali się głupi. Prawda? No. Radio kończy to obrotowe oczywiście. No. Radio kończy to obrotowe. Zapraszam. Radio kończy to. Myślę, że różni wizjonerzy integracji europejskiej to wskazują, że wtedy ona by się rozpoczęła gdzieś pomiędzy Niemcami a Austrią, może nawet gdzieś czytałem z jakimś centrum w Wiedniu. Ale jest, mam nadzieję, mówimy o mało realnym scenariuszu. Tak, nie, tak, to powiedziałem tylko tytułem. Radio kończy. Znaczy, wydaje się, że najbardziej prawdopodobny jest scenariusz oczywiście zwycięstwa Macrona i realizacji Europy dwóch prędkości. No już przed Bożym Narodzeniem z pierwszymi aktami tego projektu. No to w takim razie ten wątek już się pojawił w naszej dyskusji. W rosyjskich mediach odczuwalne, jak tu napisano, rozczarowanie zwycięstwem Macrona w tej pierwszej turze. Nic dziwnego. Mówiliśmy o tym, że mogą się pojawić jakieś próby zdyskredytowania tego kandydata przed wielkim finałem, no ale jeżeli on wyjdzie zwycięsko, to jak właściwie będą wyglądały, co się może zmienić w relacjach Francji czy całej wspólnoty z... Tu nie jest Francja, tu nie jest Anglo-Ameryka, Białystok. Tu się ludzie nie znają. Tu jest Warszawa. Chamy, którzy po prostu w Boga nie wierzą, bo Bóg przebacza. Bóg daje nadzieję. A tutaj mówił o jakimś Chińczyku. Chińczyk był kiedyś przestępcą i u niego w świadomości, w umyśle ten Chińczyk do końca życia będzie przestępcą. Daj spokój. Trzeba dać ludziom szansę. Trzeba dać ludziom nadzieję. Nie można tak, że przestępcą i przestępcą do końca życia. Tendencji Macrona już jest dobrą zmianą. Dlatego, że no, Sarkozy bardzo wyraźnie, przynajmniej od pewnego momentu, te prorosyjskie sympatie przejawiał, a Hollande w 2014 roku z dużym żalem z nich, myślę w szczególności w przyrodzie Australii, z nich zrezygnował. Natomiast raz jeszcze mówimy o stanie obecnym. I nie można wykluczyć, jak mówimy o Rosji, że po objęciu urzędu, i z takimi przypadkami już mieliśmy do czynienia, że po objęciu urzędu Macron wejdzie w szaty. Proszę Państwa, tutaj dwie, trzy audycje do tyłu, to Państwo wejdą, to będzie o Pekińczyku, o Chińczyku.